Z tej strony Marcin i Piotrek. Chcielibyśmy dzisiaj poprowadzić webinar, prezentację na temat infrastruktury sieciowej w szpitalach. Tytuł prezentacji: infrastruktura sieciowa jako kluczowy element do poprawienia jakości usług w sektorze ochrony zdrowia. Może tytułem wstępu. Extreme Networks jest obecny na polskim rynku od wielu lat. Robię takie wprowadzenie z uwagi na to, że na tym webinarze mamy naszych klientów, jak i również mamy partnerów. Dlatego w gwoli wyjaśnienia. Extreme Networks jest obecny na polskim rynku od wielu lat i dostarcza rozwiązania infrastruktury do wielu szpitali. Niektóre instalacje pochodzą z czasów przed akwizycją jeszcze firmy Enterasys Networks. I są to infrastruktury sukcesywnie modernizowane. Inne instalacje są w miarę świeże. Są to instalacje wykonane w oparciu o technologie fabrykowe, czyli technologie, które są najnowsze na rynku, zawierają najnowsze trendy światowe w kontekście budowania sieci kampusowych. Wspólnie postaramy się przekazać w możliwie najbardziej taki prosty sposób, jak Extreme postrzega wyzwania w służbie zdrowia oraz w jakiej formie pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu tych problemów. Dobrze, spróbujmy teraz zmienić slajd. Pojawiło się okienko, dobra, jest szansa. Dobrze, jeśli chodzi o Extreme'a w branży healthcare, jesteśmy obecni w wielu krajach na całym świecie. Polska to tylko ułamek. O, coś tutaj, Piotrek, mam jakieś opóźnienie na linii. Polska to tylko element, skrawek całości biznesu na świecie. Do czego dążymy? Dążymy do tego, żeby u naszych klientów instalować coś, co nazywamy sieciami komputerowymi, które działają w sposób autonomiczny. Te instalacje, które w chwili obecnej mamy u wielu klientów, albo to są instalacje czysto sieciowe, mówimy tutaj o sieciach LAN lub o sieciach WLAN. Zdarza się, że de facto klienci posiadają kompleksowe instalacje zawierające się przełączniki, sieci bezprzewodowe, jak i nasze aplikacje. Jeśli chodzi o referencje na świecie, tutaj warto wspomnieć o takim szpitalu jak Charité. Jest to szpital kliniczny w Berlinie. Jest to jeden z największych szpitali w Europie. Jest prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie oraz Uniwersytetem Berlińskim. Sam budynek jest dosyć starym budynkiem, bo został wybudowany w XVIII wieku. Natomiast jest to nasz klient od kilkunastu lat i sukcesywnie rozbudowuje tą infrastrukturę. Drugi bardzo ważny podmiot w Europie, który korzysta z naszych technologii, to jest NHS England, tak? NHS oznacza National Health Service. Odnosi się do finansowanych przez rząd usług medycznych i opieki zdrowotnej. Taki nasz, nazwijmy to NFZ, natomiast tym NHS-em objęte są szpitale, większość szpitali w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że z usług tych medycznych i opieki zdrowotnej mogą skorzystać wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii. Jest to usługa w niewielkim stopniu płatna. Warto również wspomnieć kolejną naszą referencję, czyli Henry Ford Health System. Jest to wiodący dostawca opieki zdrowotnej i usług medycznych w regionie Detroit w Stanach Zjednoczonych. Natomiast przechodząc płynnie na nasze lokalne podwórko europejskie, my próbowaliśmy zmierzyć, ile mamy tych klientów de facto w naszym regionie, czyli Europa Środkowo-Wschodnia. Ja bym powiedział, że jest to około 200 klientów w chwili obecnej. Są to czasami bardzo małe jednostki albo też duże szpitale. Warto wspomnieć o takich dużych polskich referencjach, jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, tudzież Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Natomiast
największą referencją w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, jest Uniwersytet w Oslo i Piotrek na kolejnych slajdach będzie troszeczkę pokazywał, jakich technologii ten szpital wykorzystuje do codziennej pracy. Dobrze, ale zanim jakby przejdziemy do detali, co robimy w służbie zdrowia i dlaczego ważna jest infrastruktura, troszeczkę przypomnienia dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Extreme, co robimy. Zgodnie z najnowszym kwadrantem Gartnera z 2019 roku jesteśmy liderem rynku. No i też warto popatrzeć, przy okazji, patrząc na ten kwadrant, kto tym liderem nie jest, tak? Kto jest uznany jako niszowy gracz na rynku zgodnie z oceną tego, tejże organizacji. To, co ważne jest, jest to subiektywna opinia naszych klientów. Mówimy o tym, że jakby patrząc na opiekę klienta i serwis, jest to bardzo mocny punkt programu w Extreme i wielu klientów poleciłoby Extreme'a z uwagi na nasz GTAC. Kolejnym elementem dosyć mocno wysoko ocenionym jest kwestia związana z elastycznością cenową, mówiąc wprost, opłaca się kupować Extreme'a. Kolejnym elementem jest funkcjonalność produktów, które oferujemy, które na co dzień sprzedajemy. Dobrze, ale jak my widzimy, jakie trendy są, wyzwania i obszary priorytetowe w branży healthcare? Przede wszystkim Extreme skupia się wokół czterech obszarów. Mówimy tutaj o poprawie jakości obsługi pacjenta, życie pacjenta i jego komfort podczas przebywania w placówce medycznej jest dla nas priorytetem. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest obniżenie kosztów. Produkty Extreme'owe charakteryzują się tym, że mają długi czas życia. Większość produktów dostępowych objęte jest dożywotnią gwarancją lifetime. Natomiast same produkty, jako całe projekty, możemy ocenić, że porównując do produktów porównywalnych konkurentów, mówimy o tym, że są to produkty, które opłaca się je kupować. Kolejnym obszarem wartym uwagi jest poprawa jakości obsługi lekarza. Jest to dosyć świeże jeszcze podejście na naszym rynku, muszę powiedzieć. Ale patrząc na rynki zachodnie i tak jakby rozwija się technologia IT w szpitalach na zachodzie, bardzo ważnym elementem jest stały kontakt z personelem, żeby ta technologia budowana na obiekcie medycznym była zbudowana i pracowała w sposób niezawodny. Kolejnym elementem to jest poprawa ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Piotrek tutaj w dalszej części prezentacji pokaże, jakie mamy technologie, które umożliwiają na przykład wsparcie dla telemedycyny. Taki slajd mówiący o tym, jak ta służba zdrowia się zmienia w czasie. Kiedyś ta aparatura medyczna komunikowała się ze sobą w wykorzystaniu różnych protokołów i obecnej jest to w większości, są to w większości sieci bezprzewodowe. Coraz więcej urządzeń na sali medycznej wymaga niezawodnej, bezpiecznej i szybkiej komunikacji. Coraz więcej projektów, które realizujemy w Extreme'ie, są to projekty, które mają jakiś element związany z pracą zdalną i mamy takie rozwiązania, które chętnie tutaj pokażemy. To znaczy pokój pacjenta, pokój przyszłości, wedle tego jak my to widzimy, może się przenieść do mieszkania, do domów tychże rodzin. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o takie problemy, które widzą nasi klienci, przede wszystkim to problemy związane z infrastrukturą sieciową, to są następujące. Mówimy tutaj o złożoności systemów. Wiedza w IT, w działach informatycznych
jest ograniczona. Systemy są złożone, dlatego też naszą propozycją są coraz prostsze instalacje, które działają w sposób autonomiczny i automatyczny. Infrastruktura jest trudna w zarządzaniu i w utrzymaniu. Modernizacje sieci szkieletu są narażone na ryzyko ludzkie. Mówimy tutaj o zwiększonych kosztach utrzymania i zarządzania. Mówimy tutaj o braku widoczności i kontroli wpływającej na zgodność z przepisami. No właśnie, teraz spójrzmy na te same punkty wymienione przez Marcina z perspektywy takiej technicznej. Czyli to duże zróżnicowanie urządzeń, tak Marcin wspomniał, dziś uwspólnionym protokołem komunikacji większości nowoczesnych urządzeń medycznych jest to po prostu komunikacja po IP, przewodowa i bezprzewodowa. I tak naprawdę tych urządzeń zaliczanych do kategorii IoT, chociaż mówimy tutaj często o rynku medycznym Internet of Medical Things, IoMT, znajdziemy urządzenia bardzo różnej marki, wykorzystujące bardzo różne systemy podkładowe. Są to albo systemy po prostu oparte o jakieś otwarte systemy operacyjne typu Windows czy Linux, niestety bardzo rzadko aktualizowane, albo inne dedykowane systemy operacyjne. Niestety twórcy tych urządzeń jakby to kwestii sieciowej security mają gdzieś tam daleko z tyłu głowy. Mnogość aplikacji. Do obsługi tychże systemów są niezbędne aplikacje zarządzające szpitalami. W szczególności w polskiej specyfice jest tak, że praktycznie większość szpitali korzysta z własnych dedykowanych aplikacji plus do zarządzania szpitalem plus aplikacje dedykowane, osobna dla systemu monitoringu wizyjnego, osobna dla systemu obrazowania medycznego itd. itd. Zróżnicowanie pracowników. To w ramach szpitala do obsługi pacjentów jest niezbędna bardzo duża ilość pracowników o różnym poziomie uprawnień. Są to lekarze, pielęgniarki czy osoby bezpośrednio sprawujące opiekę nad chorymi, ale również personel wspomagający w szpitalu mogą się pojawiać goście. No i wreszcie też nie możemy stracić przed oczu tego komfortu przebywania pacjentów, czyli też trzeba zadbać o to, żeby on im może też udostępnić w jakiś sposób dostęp do danych. To bardzo techniczne sformułowanie zapotrzebowania na rozszerzenie w sieci warstwy drugiej, ale to wynika tak naprawdę, łączy się z kolejnym punktem, to znaczy wielka dynamika tworzenia sieci. To szpitale muszą się dostosowywać bardzo szybko do sytuacji, które się zdarzają. No chyba nie ma lepszej ilustracji do tego punktu niż to, co się dzieje w szpitalach dziś, gdzie tak naprawdę w ciągu kilku dni szpitale musiały się przeorganizować do tego, żeby stawiać czoło nowego typu wyzwaniom, które się pojawiły nam związane z koronawirusem na przykład. I w tym momencie bardzo niezbędne jest to, aby szpitale mogły to bardzo w elastyczny sposób modyfikować swoje zastosowanie i przeznaczenie w zależności od potrzeb, jakie się pojawiają. Niezawodność jest jednym z kluczowych aspektów, ponieważ jeżeli od tej infrastruktury zależy poprawne działanie systemów podtrzymujących życie na przykład, czy służących do obsługi naszego życia, no to w tym momencie niezawodność tego systemu staje się sprawą bardzo kluczową. Bezpieczeństwo. Tu znowu jest to duży obszar, w którym zmagają się obecnie większość instytucji związanych z sektorem healthcare, ponieważ rządzący czy różnego typu organizacje stawiają coraz wyższe wymagania na poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych, a trzeba przyznać, że szpitale przetwarzane dane na temat pacjentów są to dane szczególnie istotne i szczególnie wrażliwe. Dlatego może tak to górnolotnie brzmi, ale prawdopodobnie sektor healthcare jest najbardziej wymagającym sektorem, ponieważ od tego sektora może zależeć nasze życie. I teraz kluczowe obszary już nie z naszej perspektywy, ale z perspektywy tego, co mówią nasi klienci. No nasi klienci jednym głosem mówią, że bezpieczeństwo jest dla nich priorytetem numer jeden, czyli jest to zarówno bezpieczeństwo pacjentów, zapewnienie również ciągłości działania infrastruktury informatycznej wspierającej proces pracy szpitali, ochrona informacji. To są sprawy bardzo, bardzo, bardzo krytyczne, ale jednocześnie to bezpieczeństwo nie może hamować, nie może utrudniać nam, nie może być hamulcowym do elastyczności. Statyczne konfiguracje portów i tak dalej, to są rozwiązania, można dzisiaj powiedzieć, prehistoryczne i tak naprawdę nie sprawdzające się w tak dynamicznych środowiskach, jak środowiska szpitalnych. Dlatego jest niezbędna możliwość szybkiego tworzenia i dostarczenia określonego typu usług sieciowych w dowolnym miejscu.
Systemy medyczne stawiają również całkiem duże wymagania na wydajność, z tego względu, że na przykład maszyny do obrazowania medycznego są w stanie przesyłać specjalnego typu pliki. To są pliki, które później pozwalają na przykład zobaczyć, weźmy tomograf jako przykład, można zobaczyć sobie przekrój chorego ciała z dowolnej perspektywy. To są przesyłane ogromne obrazy, tak? Są pliki o dużych, dużych rozmiarach, które muszą być bardzo szybko, skutecznie wysłane z pomieszczenia, gdzie następuje obrazowanie, do pomieszczenia, w którym na przykład siedzi diagnosta, czy też prowadzący lekarz, który może przeprowadzić analizę tych obrazów. W związku z tym wydajność jest również bardzo ważnym aspektem. Mikrosegmentacja, czyli tak naprawdę możliwość odseparowania od siebie różnego typu sieci o różnym poziomie bezpieczeństwa. One muszą koegzystować, nie możemy tutaj tworzyć na każdy nowy system pojawiający się w szpitalu odrębnej sieci dla zapewnienia bezpieczeństwa, więc musimy mieć bezpieczne i zaufane systemy mikrosegmentacji pozwalające uspólnić infrastrukturę sieciową, ale nie tracąc punktu bezpieczeństwa. I wsparcie otwartych standardów i interoperacyjność jest to jeden z bardzo ważnych wymogów stawianych przez szpitale. Polska specyfika jest taka, że większość szpitali podlega ustawie o zamówieniach publicznych. W związku z tym ta otwartość i to, żeby systemy kupowane mogły współistnieć z innymi systemami, które się znajdują na rynku, czy są wykorzystywane przez szpitale od jakiegoś dłuższego czasu, są bardzo ważnym również punktem stawianym przez naszych klientów. Jak więc wygląda nasza oferta? Jak wygląda nasza cyfrowa architektura nowej generacji dla systemów opieki medycznej? Otóż zakładamy, że nasza jedna sieć musi mieć takie cechy, jak musi mieć swoją dynamiczność. Przepraszam za to tłumaczenie zwinność, które oczywiście chodzi o to, że sieć powinna być agile, tak? Czyli chodzi o tak naprawdę o to, żeby mogła być elastyczna i dostosowywana do bieżących wymagań, jakie się pojawiają. Musi być w wygodny sposób administrowalna. Odporna i niewidoczna, to może śmiesznie wygląda, jak sieć może być niewidoczna, tutaj tak naprawdę chodzi o to, żeby można było stawiać dowolne usługi na brzegu tej sieci bez wchodzenia za każdym razem w rekonfigurację sieci, rdzenia sieci. I oczywiście bezpieczeństwo tu jest na końcu wymienione, ale oczywiście ono jest, że tak powiem, w DNA naszego rozwiązania. Po to, aby ta sieć mogła być wspólnym mianownikiem łączącym aplikacje, urządzenia, systemy komunikacyjne, systemy monitoringu budynków, inteligentnych budynków, usługi dla gości i tym podobne z odbiorcami tychże usług, czyli pacjentami, pracownikami, czy też innymi instytucjami nadzorującymi. Jak to w takim razie, jakie rozwiązanie Extreme Networks proponuje w tym miejscu? Widzieliście Państwo prezentowany przez Marcina raport Gartnera, gdzie nasze rozwiązania dla sieci przewodowej i bezprzewodowej zostały bardzo wysoko ocenione. Więc taka ogólna nazwa na to, co chcemy proponować w szpitalach, to jest to rozwiązanie Automated Campus. Co to jest Automated Campus? Czy to jest switch, czy to jest router, czy to jest firewall? Proszę Państwa, Automated Campus to jest tak naprawdę połączenie wielu komponentów, które istnieją w naszym portfolio. To są oczywiście przełączniki dostępowe, przełączniki core'owe, czyli przełączniki zapewniające usługi na brzegu, przełączniki zapewniające usługi rdzeniowe. To są również urządzenia dostępu bezprzewodowego. I wszystko to automatyzowane i zarządzane z centralnego systemu zarządzania wraz z połączonego z systemem kontroli dostępu, czyli systemem NAC-owym. I to połączenie daje nam zarówno możliwość tworzenia sieci bezpiecznych, elastycznych, ale również prostych, to znaczy nie wymagających jakichś bardzo skomplikowanych inwestycji w tą sieć podkładową, żeby można było te usługi oferować. Dostarczane bezdotykowo to chyba kolejne niezbyt szczęśliwe tłumaczenie, ale tak naprawdę za chwileczkę na kolejnych slajdach Państwu postaram się pokazać, o co tak naprawdę chodzi. Czyli jeżeli mamy typową sieć stwarzaną, zbudowaną z rdzenia, czyli sieć korową, otoczoną urządzeniami dostępowymi zapewniającym dostęp przewodowy i bezprzewodowy, to tak naprawdę podłączając jakieś urządzenie medyczne w dowolnym miejscu, tam gdzie ono jest w tej chwili potrzebne, czy jest potrzebne w jednej sali, w innej sali, nie możemy się nad tym zastanawiać w sytuacji, gdy walczymy o ludzkie życie, to urządzenie samo w sobie, bazując na swoich własnych cechach, na identity tegoż urządzenia, zostanie w odpowiedni sposób przez naszą sieć korową połączone do tych systemów, do tych aplikacji, z którymi powinno mieć łączność do tego, żeby realizować zadania przed tym urządzeniem stawiane.
Ta mapa z tyłu, ona jest taka pewnie mocno nieczytelna, ale mam nadzieję, że dość duże wrażenie robi. To jest tak naprawdę schemat tego szpitala, który Marcin wspominał, czyli to jest szpital w Oslo. I to jest szpital, który jest wzorcowo zbudowany wykorzystaniem tychże oto rozwiązań i technologii, o których właśnie dzisiaj Państwu opowiadamy. To znaczy widzimy w tej części centralnej zbudowany rdzeń w oparty o technologię Campus Fabric z przełącznikami brzegowymi, przez siecią Wi-Fi i to wszystko administrowane, zarządzane przez system centralnego zarządzania XMC. I w tym momencie wyobraźmy sobie jednak, zróbmy sobie krok do tyłu, że to jest sieć zbudowana w sposób klasyczny, tak, gdzie mamy sieci WLAN-y porozciągane przez rdzeń sieci. W tym momencie, chcąc połączyć urządzenie służące do rezonansu magnetycznego z serwerem aplikacji, który zapewnia obsługę tegoż rezonansu magnetycznego, musimy przewidzieć całą ścieżkę komunikacyjną i przekonfigurować rozciąganie WLAN-ów przez cały rdzeń sieci, od źródła do odbiorcy. Oczywiście, jak już sobie wcześniej wspominaliśmy, niezawodność jest jednym z bardzo ważnych aspektów, więc trzeba przewidzieć te ścieżki zapasowe, uwzględnić to w planowaniu rozciągania tychże WLAN-ów. Zaczynają się tworzyć nam tutaj przeróżne problemy związane ze spanning, czyli stworzeniem pętli i tak dalej, i tak dalej. Jest to podejście stare i tak naprawdę ta administracja hop by hop przez całą infrastrukturę do prowizjoningu nowego typu usług to jest coś, co w laboratoriach działa świetnie, w życiu w rzeczywistym i w dużej skali rozwiązań niestety to się już zupełnie nie sprawdza. No, naszą odpowiedzią na to jest wykorzystanie rdzenia zbudowanego w oparciu o Campus Fabric. Są to przełączniki połączone ze sobą z wykorzystaniem sieci L2. Każdy z nich ma tak naprawdę, widzą się również w L2 za pomocą, czyli komunikacja jest w warstwie drugiej. I w tym momencie prowizjoning usług odbywa się wyłącznie na brzegu sieci, to znaczy na przełącznikach dostępowych podpiętych w punktach dystrybucyjnych po podpięciu serwera dokonujemy zamapowania WLAN-u na określoną usługę zapewnianą w rdzeniu, czyli tak zwane mapowanie WLAN-u na ISIT, identyfikator usługi. I w tym momencie nie musimy się w ogóle martwić, w jaki sposób, którą ścieżką ta nasza usługa zostanie dostarczona z jednego punktu do drugiego punktu. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii, czy awarii urządzenia, czy awarii przewodu, następuje dynamiczna rekonfiguracja struktury Campus Fabric, tak aby zapewnić nieprzerwany dostęp usługi. W tym momencie możemy sobie rozciągać te usługi w ramach sieci typu L2, dowolnych miejscach, gdzie tylko mamy zasięg naszej infrastruktury sieciowej. Obok siebie mogą również koegzystować przeróżnego typu systemy oddzielone od siebie. Czyli ICD-y są od siebie odseparowane i jest to, czyli ta mikrosegmentacja na poziomie usług rdzeniowych jest zapewniona. Tutaj zachęcamy Państwa gorąco do zapoznania się z tą technologią i spróbowania złamania tegoż rozwiązania. W miarę regularnie organizujemy hackatony, których celem jest właśnie próba spenetrowania struktury wewnętrznej Campus Fabrika. Jak na razie nikomu się to jeszcze nie udało. Oczywiście tutaj mówimy o usługach L2, w dużej skali jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy również obsłużyli serwisy typu L3, integrację z routerami brzegowymi innych producentów i tak dalej, i tak dalej. Prostota konfiguracji rdzenia i to, że możemy zdefiniować kolejne mapowanie kolejnych usług w naszym rdzeniu bez rekonfiguracji wszystkich urządzeń tworzących rdzeń, jest to największa zaleta tego systemu. Na razie jednak mamy jeszcze ciągle krok manualny, czyli musimy zrobić prowizjoning usługi na samym brzegu sieci, prawda? Czyli stworzyć ten WLAN, zamapować go na ISIT. To też jest krok, który możemy zautomatyzować. W ramach naszego systemu zarządzania, systemu XMC, dostępny jest komponent, który nazywa się Extreme Control, czyli tak naprawdę nasz system NAC-owy. Ten system NAC-owy może służyć jako takie rozwiązanie klasy SDN, ponieważ to w tym systemie konfigurujemy polityki uprawnień
i dla profili użytkowników. Tylko jako użytkownik rozumiemy w tym momencie nie tylko użytkownika, osobę, ale dowolne urządzenie wpinane do naszej infrastruktury sieciowej. Czy to jest telefon, czy to jest drukarka, czy to jest rezonans magnetyczny, tomograf, czy pompa infuzyjna. Nie ma to dla nas znaczenia. To Extreme Control Engine staje się tym centralnym punktem przechowującym informacje o wszystkich endpointach, zapewniającym poprawny prowizjoning usług. Możemy oczywiście uwzględniać, że na przykład ta dana pompa infuzyjna może być wpinana do sieci w pokoju pierwszym, drugim i trzecim, ale już nie może wyjechać na inne piętro. Możemy sobie ustalić przeróżnego typu polityki zmieniające się w zależności od pory dnia, pory tygodnia, lokalizacji, jak już wspomniałem, oraz mechanizmów uwierzytelniania. Mamy tutaj wsparcie zarówno dla 802.1x, jak i ma autentykacji makowej. Możemy również obsłużyć uwierzytelniania gości, na przykład pacjentów, za pomocą jakiejś Captive portali, gdzie może się użytkownik zarejestrować i również dostać usługę dostępu do infrastruktury sieciowej. System Extreme Control Engine oczywiście w dużych środowiskach naszych klientów może być zintegrowany z zewnętrzną bazą danych użytkowników czy bazą endpointów. Może być to Active Directory, jak widać na slajdzie, ale równie dobrze może być jakiś to inny system radiusowy czy też jakaś usługa katalogowa w oparciu o protokół LDAP i tym podobne. I tak naprawdę połączenie tych wszystkich komponentów, które Państwo do tej pory zobaczyliście, czyli Campus Fabric w rdzeniu, nasze przełączniki dostępowe z rodziny Exos, czy też infrastruktura Wi-Fi z naszego portfolio, połączona z automatyzacją, raz systemu zarządzającego, dwa systemu NAC-owego, zapewniają właśnie tą całą pełną automatyzację, elastyczność i jednocześnie bezpieczeństwo w dostępie użytkowników. Nie mam tego na slajdzie, ale trzeba też o tym pamiętać, że kolejną częścią z tej naszej parasolki systemu zarządzającego XMC jest moduł analityczny, pozwalający również na podglądanie, jaki ruch występuje w sieci. Dzięki temu możemy wykrywać jakieś dziwne efekty, czyli na przykład jeżeli urządzenie IoT, takie jak pompa infuzyjna, nagle zacznie nam ściągać ogromne ilości plików z internetu, no może nam to wyzwolić pewnego typu alarm i możemy spróbować zobaczyć, co się dzieje, dlaczego tak się stało. Teraz jak ważne w szpitalach są ta elastyczność tych stosowanych usług. Wyobraźmy sobie, że mamy pompy infuzyjne, które na stałe są w pewnych pomieszczeniach podłączone do sieci i świadczą usługi dla klientów. Nagle może zajść sytuacja taka, że trzeba tą pompę przenieść do innego pomieszczenia. Więc po jakby podpięciu z tych przełączników, czy z tego portu, na którym dana pompa była podłączona, czy też z danego access pointu zostaje zdjęty profil tego urządzenia, czyli nie ma możliwości wskoczenia w buty pompy infuzyjnej i rozpoczęcia ataku od tej strony. Za to po przeniesieniu tego urządzenia do innego pomieszczenia, gdzie jest w danym momencie ono niezbędne, po podpięciu do infrastruktury sieciowej, czy przewodowej, czy bezprzewodowej, urządzenie dostanie automatycznie poprawny profil, a za tym profilem urządzenia nastąpi poprawna rekonfiguracja czy sieci przewodowej, czy bezprzewodowej i dostarczenie właściwego typu usługi do tego urządzenia. Internet of Medical Things, więc jakby urządzenia IoT pozwalają na lepszą obsługę pacjentów. W szczególności widzimy to dziś, jak wielkim problemem staje się dostępność urządzeń, które mogą zapewnić podtrzymanie życia, czy też zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, którzy są w szpitalach w tak trudnym czasie, jak to widzimy coraz dzisiaj. Niestety to administracja sieci z tak dużą ilością urządzeń staje się coraz bardziej trudna i jest to duże wyzwanie. No i niezbędna jest bardzo dobra sieć Wi-Fi, tak? Tym bardziej, że w tym momencie przepustowość tych urządzeń, tak jak już wspomniałem wcześniej, rośnie. Tutaj gorąco byśmy chcieli Państwa zachęcić do zapoznania się z ofertą naszych urządzeń Wi-Fi zgodnych ze standardem Wi-Fi 6. Z tego względu, że 802.11ax, czyli ten najnowszy standard, który rozumiem jako Wi-Fi 6, tak naprawdę jego głównym celem nie tyle jest samo zwiększenie przepustowości dostępnej na poszczególne urządzenie, ale lepsze umożliwienie współpracy urządzeń o różnych potrzebach transmisji danych. Czyli w ramach tych urządzeń IoT medycznych możemy spotkać urządzenia, które będą wymagały ogromnego pasma do przesyłania dużego rozmiaru plików. Z drugiej strony mogą być urządzenia, które przesyłają bardzo skromne ilości informacji. Jak teraz 802.11ax jest doskonałym systemem do tego, żeby móc obok siebie, żeby te urządzenia mogły koło siebie koegzystować, współpracować, nie wzajemnie nie wyżerając sobie pasma.
bezpieczeństwo. Jeszcze raz wróćmy na chwilę do bezpieczeństwa. Siedząc w tematach związanych blisko bezpieczeństwa, no w Extreme mamy bezpieczeństwo w DNA naszych urządzeń, co możemy niejednokrotnie Państwu pokazać, ale patrząc właśnie z perspektywy bezpieczeństwa sieciowego na to, jak podchodzą producenci urządzeń medycznych do bezpieczeństwa, no przyznam szczerze, że można się trochę mocno wystraszyć. No, przykład, pompa infuzyjna firmy Hospira Symbic Infusion System. No i jak zapewnia producent, urządzenie zamyka niewykorzystywane porty, w tym FTP, Telnet, monitoruje ruch do tego urządzenia, ale w przypadku, gdy chcemy zmienić lub deaktywować domyślne hasło dostępu do portu 8443, trzeba się skontaktować z wsparciem technicznym Hospira. Więc jak Państwo widzicie, podejście do bezpieczeństwa, jeszcze pewnie trochę wody musi upłynąć w Wiśle, zanim będzie na odpowiednim poziomie w tych urządzeniach medycznych. Niestety bardzo często te urządzenia wykorzystują pewnego systemy podkładowe, które już są dziś niewspierane albo są po prostu, no nie można ich ręcznie aktualizować w ramach typowej polityki aktualizacji systemów, bo nie wiemy, jak się te urządzenia po aktualizacji zachowają. W związku z tym baza potencjalnych wektorów ataku na te urządzenia jest niestety bardzo duża. I tutaj tym bardziej ważniejszym zagadnieniem staje się separacja tych urządzeń, mikrosegmentacja i zapewnienie bardzo precyzyjnej kontroli, jakiego typu protokoły, z jakich urządzeń mają, z jakich aplikacji mają dostęp do tych urządzeń. I tutaj z ratunkiem może być urządzenie z rodziny Defender. Po prawej stronie, gdzie jest w tej kolumnie urządzenia dostępowe Defender, widzicie Państwo dwa formaty, w jakich te urządzenia są u nas dostępne. Jeden to jest tak zwany wall plate, czyli access point w takim wykonaniu do instalacji na ścianie. On ma również kilka portów ethernetowych dostępnych od spodu. Drugie urządzenie, ten Defender, to przypomina dosłownie paczkę papierosów, gdzie z jednej strony i z drugiej strony ma port gigabitowy, może być zasilany przez PoE. I tak naprawdę to urządzenie można schować niemalże, nie wiem, w ramach podobudową tego urządzenia IoT. I to urządzenie, ten Defender, pozwala na przede wszystkim kontrolę aplikacji, które mają dostęp do naszego urządzenia IoT, kontrolę do jakich aplikacji nasze urządzenie IoT ma również dostęp oraz jest możliwość skonfigurowania szyfrowania, tak żeby, możemy sobie wyobrazić, że stoi w szpitalu tomograf, który został dostarczony kilka lat temu, urządzenie ciągle doskonale spełnia swoje zadanie, ale na przykład wysyła obrazy za pomocą protokołów, które są nieszyfrowane. W ten oto sposób to urządzenie przestaje być zgodne z regulacjami obecnie panującymi dla rynku healthcare. Dodanie takiego małego urządzenia do Defendera do tego tomografu pozwala na zaszyfrowanie ruchu od tomografu i w tym momencie nagle możemy zacząć spełniać regulacje. Żeby móc obsługiwać Defender, niezbędny jest nasz Extreme Cloud Appliance, czyli urządzenie z serii XCA. To może być appliance, może być maszyna wirtualna, z dodanym dodatkowym modułem, z tak zwanym modułem Defender i oczywiście rozproszone urządzenia Defendery, które można instalować jak najbliżej urządzeń IoT, czy niemalże można je za pomocą, nie wiem, kabla typu, złącza typu Kensington, takiego kabelka, dopiąć również do naszego urządzenia IoT. I w ten oto sposób to urządzenie pozwala nam zatkać czy chronić się przed pewnymi podatnościami, które są dostępne w tym urządzeniu. Choćby przez to, że możemy zdefiniować reguły firewallowe, które będą bardzo granularnie dopuszczały ruch z i od tego urządzenia IoT do tylko i wybranych systemów aplikacji, no, niezbędnych do obsługi, do poprawnego działania danego urządzenia. Możemy to urządzenie tak naprawdę po wpięciu włączyć taki tryb nauki, kiedy ono profiluje, jaki ruch występuje. Administrator czy pracownik działu security może zrobić przegląd tych reguł, które zostały automatycznie stworzone i potem usztywnić tą konfigurację i zapisać ją jako właściwa i obowiązująca konfiguracja. W ten oto sposób jakiekolwiek nieautoryzowane dostęp do tych urządzeń będą zablokowane. Jeżeli nasz rezonans byłby w jakiś sposób hakowany i zacząłby nagle rozsyłać dane nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jakie, to również możemy ten ruch wykryć, zablokować i również skany jakiekolwiek z sieci urządzeń schowanych za Defenderem, no, zostaną zablokowane z racji takiej, że ten wbudowany firewall tą komunikację przechwyci.
I w tym momencie, łącząc te wszystkie komponenty, możemy zbudować naszą infrastrukturę sieciową jak na rysunku, to znaczy oparta o Fabric Connect z przełącznikami dostępowymi, z urządzeniami bezprzewodowymi wspierającym Fabric Attach, czyli automatycznie informującą strukturę, przełączniki core'owe o mapowaniu pomiędzy VLAN-ami na usługi dostępne Fabric Connect. Na brzegu sieci możemy instalować adaptery typu Defender. Co ciekawe, adaptery typu Defender mogą w dowolnej infrastrukturze zestawiać tunele IPsec-owe, a w strukturze Fabric Connect wspierają również Fabric Attach i są w stanie jakby sygnalizować, łączyć się z technologią Fabric Connect, tak? Czyli bezpośrednio mapować urządzenia do nich wpięte do Defendera na określone serwisy znajdujące się w Fabric Connect. I w ten oto sposób ta nasza uwspólniona infrastruktura może zapewniać separację przeróżnego typu systemów z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i oczywiście elastycznością, czyli to urządzenie możemy wypiąć z jednego gniazdka, wpiąć do innego gniazdka, a nasz system NAC-owy zapewni poprawne uwierzytelnienie urządzenia końcowego i podłączenie właściwego profilu dostępu do sieci. Kolejne zastosowanie, wspomniane wykorzystanie Defendera, wiąże się z tą taką medycyną przyszłości, medycyną w domu. Jak Państwo może pamiętacie, Marcin pokazywał takie cztery główne wektory, którymi się chcemy kierować, to znaczy jakby poprawienie komfortu pacjentów, poprawienie również komfortu pracy lekarzy, ogólnie podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa i obniżanie kosztów. Chciałbym podkreślić, że to obniżanie kosztów może się nam bardzo źle kojarzyć, ale obniżanie kosztów z punktu widzenia szpitala nie zawsze musi być sprzeczne z komfortem pacjenta. Jest bardzo wiele chorób, w przypadku których hospitalizacja nie jest konieczna, albo leczenie mogłoby się odbywać w domu, aczkolwiek niezbędnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki, monitoringu pacjenta. I z wielu badań wynika, że tutaj na załączonym obrazku jakieś biedne dzieci, które są chore, prawda, możliwość przebywania w domu ze swoimi rodzicami, z rodzeństwem, w środowisku, które lubią, znają, jest dla nich bardzo ważna i wspiera proces leczenia. W związku z tym bardzo ważna jest możliwość wstawienia pewnego typu wspierających urządzeń, zapewniających monitoring i jakby wspierających proces leczenia bezpośrednio do domu. W dłuższej perspektywie przynosi to zysk zarówno instytucjom typu szpitale, prawda, bo nie muszą zajmować łóżek, mogą je zostawić dla innych pacjentów, jak i pacjentom, ponieważ jakość tego przebywania w domu jest zawsze lepsza niż w szpitalu. Ale nie możemy tutaj dopuścić jakiejkolwiek utraty bezpieczeństwa, żadnego, tutaj nie ma miejsca na kompromisy. W związku z tym takie proste urządzenie typu Defender podpięte do takich wyniesionego urządzenia albo z grupy urządzeń przewodowych i bezprzewodowych, które można wstawić do mieszkania pacjenta, mogą być wpięte do urządzenia typu Defender. Defender może być wpięty do infrastruktury sieciowej klienta, czy to łączonej, nie wiem, przez modemy typu LTE, czy tam transmisję bezprzewodową, czy sieć kablową, jakąkolwiek dany nasz pacjent posiada w domu. I Defender zestawia tunel IPsec-owy bezpośrednio do infrastruktury szpitala, pozwalając na ciągły monitoring i zdalne wspieranie pracy tych urządzeń, które znajdują się w domu u pacjenta. Dobrze, to teraz ja opowiem troszeczkę o pewnych czynnikach sprzyjających modernizacji sieci kampusowych w placówkach medycznych. Jeżeli zobaczymy na urządzenia medyczne, o których mówi Piotrek, one przez lata budowane, jakby obserwujemy ewolucję, jeśli chodzi o protokoły komunikacyjne. I dotychczas to, co widzimy, to głównie te systemy bazowały na takich technologiach jak Bluetooth, DECT, ZigBee, transmisja komórkowa, tudzież taki protokół WMTS. Jest to dedykowany protokół związany z komunikacją telemetrii medycznej. W chwili obecnej to, co widzimy, wszystkie te urządzenia IoT, IoMT, one jakby mają implementowane sieci bezprzewodowe, karty sieciowe bezprzewodowe. Tym samym mobilność i kwestia dostępności takiego sprzętu w szpitalu staje się coraz bardziej kluczowym elementem.
Oczywiście tą infrastrukturę można zbudować, nazwijmy to, w domowy sposób, wykorzystując autonomiczne access pointy, klasy, nazwijmy to, domowej, i to są instalacje, które my często spotykamy u naszych klientów, tudzież można podejść do tego tematu w sposób profesjonalny. Dlatego też opowiem o Wi-Fi, o wysokiej przepustowości, jak to zostało to określone, chirurgicznej precyzji. To, co my obserwujemy, taki trend na rynku, to jest to, że coraz więcej urządzeń zamiast połączeń kablowych wykorzystuje Wi-Fi. I tak jak Piotrek powiedział, mamy nowe urządzenia generacji 6, pracujące w oparciu o standard 802.11x. I czy tutaj koniecznie chodzi o przepustowość? No tak, owszem, ale nie zawsze. Bardziej chodzi o to, żeby urządzenia były traktowane w bardziej równy sposób pod kątem czasu radiowego. Dlatego też, patrząc na rynek medyczny i rynek szpitala, coraz częściej widzimy wykorzystanie tabletów i smartfonów w celu uzyskania dostępu do systemów i baz danych do obrazowania. Często są to dedykowane urządzenia dla rynku medycznego w formie takich racked tabletów z odpowiednimi certyfikatami. To, co widzimy pod kątem urządzeń medycznych, to są również urządzenia wykorzystywane do komunikacji głosowej, voice over IP. Mówimy to o aplikacjach mobilnych instalowanych na smartfonach, tudzież dedykowanych urządzeniach. Kolejnym bardzo ważnym elementem są pompy infuzyjne. One również coraz częściej mają wbudowane karty sieciowe bezprzewodowe oraz mobilne jednostki do monitorowania pracy serca. Dobrze. Jak my widzimy, jeśli chodzi o rekomendacje, jeśli chodzi o budowę takich sieci bezprzewodowych? Tak jak wspomniałem na tym webinarze, poza partnerami są również klienci i dobrze, żeby klienci poznali, tak jak my widzimy, nasze podejście ekstremowe do kwestii budowania takich sieci. Przede wszystkim komunikacja powinna być szyfrowana, powinniśmy korzystać z mocnych algorytmów uwierzytelniających, na przykład 802.11x. NAC, czyli Network Access Control, powinien być nieodzownym elementem przy budowaniu takich systemów. To, co bardzo mocno promujemy u naszych klientów, to jest budowa sieci bezprzewodowych w oparciu o taką ideę pojedynczego SSID, single SSID. Każde SSID, które jest w sieci rozgłaszane, ono musi być to wykonywane za pomocą tzw. beaconów. Każde SSID rozgłoszone w sieci de facto efektywnie zmniejsza wydajność takiej sieci bezprzewodowej, gdyż, mówiąc prosto, Ether jest coraz bardziej zaśmiecony. Przy budowie takich sieci bezprzewodowych, nowoczesnych sieci bezprzewodowych, zalecamy wykorzystanie czegoś, co nazywamy politykami bezpieczeństwa, policies, i na następnym slajdzie wyjaśnię, o co chodzi z tymi politykami bezpieczeństwa. Bardzo ważny element to jest wsparcie dla systemów MDM, czyli Mobile Device Management, czyli de facto każde takie urządzenie, które jest na terenie szpitala, może być zarządzane przez zewnętrzne oprogramowanie, którego my nie jesteśmy de facto autorem, ale współpracujemy z kilkoma firmami na całym świecie. Są to liderzy tego rynku pod kątem zarządzania polityką bezpieczeństwa na urządzeniu mobilnym. Tym samym taki system może przekazać informacje do naszego systemu Network Access Control o tym, że coś się dzieje niepożądanego z danym urządzeniem i to urządzenie może być umieszczone w kwarantannie. Tak jak wspomniałem, coraz więcej użytkownicy korzystają z różnych aplikacji, pojawiają się różne wymogi co do przepustowości. Jak tym zarządzać? No, zarządzać w taki sposób, że możemy zaimplementować różne profile i te profile implementują różną politykę bezpieczeństwa, zarówno pod kątem dostępu, gdzie takie urządzenie ma dostęp, w którym kierunku może się komunikować, jak również jest to polityka związana z jakością usług, czyli quality of service.
Bardzo mocnym punktem programu, który de facto nie poruszamy na tym webinarze, a który coraz więcej jest stosowany u naszych klientów, to jest telemetria. Czyli w bardzo szybki sposób możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dana aplikacja działa wolno i powstają opóźnienia. Opóźnienia na bazie, na jakby poziomie sieci, tudzież opóźnienia na poziomie aplikacji. Część z Was może znać ten produkt pod nazwą Extreme Purview. W dniu dzisiejszym to się nazywa Extreme Analytics i de facto jest to jakby trochę inna idea niż kiedyś. Kiedyś bazowaliśmy na dedykowanych sensorach w sieci. W chwili obecnej de facto każdy switch, który jest zainstalowany u klienta, posiadający, jest to nowy switch, posiadający określoną wersję, może być de facto sensorem dla takiego ruchu i wzbogacać nasz system zarządzania użytkownikami i aplikacjami o informacje na temat ruchu sieciowego. Dobra, kolejny slajd. Mówimy tutaj o politykach bezpieczeństwa, wspomniałem o tym wcześniej, to znaczy użytkownik de facto. Jak my budujemy sieci? De facto idealnym takim modelem jest budowa sieci skupionych wokół użytkownika. Mówimy o tym, że to są sieci wokół użytkownika, wokół jakby jego profilu i dla nas nie ma znaczenia do końca, jak ten użytkownik będzie się łączył do sieci. Czy on będzie łączył się poprzez sieć bezprzewodową, czy poprzez przełącznik sieciowy. Każdy produkt, który wypuszczamy na rynek, powinien wspierać określony zestaw funkcjonalności, które nazywamy politykami bezpieczeństwa. Takie polityki bezpieczeństwa, one składają się z kilku elementów. Przede wszystkim są to reguły mówiące o tym, gdzie taki użytkownik może się skomunikować, do czego on może się podłączyć. Następnie zestaw reguł formuje serwis, który mówi o kategorii określonego ruchu i pozwala lepiej zarządzać regułami. Natomiast grupa tych usług, serwisów jest następnie dowiązywana do roli. I możemy mieć różne role, jeśli chodzi o healthcare. Mówimy tutaj na przykład o takiej roli jak lekarz. Powinien mieć dostęp do określonych aplikacji, do określonych usług gdzieś w data center. Inny profil bezpieczeństwa będzie dotyczył na przykład księgowości, a całkowicie inny będzie dotyczył gościa. De facto gość nie powinien mieć dostępu do zasobów organizacji, powinien mieć dostęp do wydzielonego segmentu, gdzie de facto będzie miał usługę DNS-ową, która będzie odpowiadała na zapytania DNS-owe, będzie miał adres DHCP, na podstawie którego zostanie przydzielony adres IP do urządzenia i de facto to wszystko. Natomiast urządzenia IoT, urządzenia medyczne powinny mieć określony inny profil, który na przykład nadaje priorytet na usługę monitorowania pracy serca danego urządzenia, tudzież na przykład transmisji obrazu wideo do serwera odpowiedzialnego za monitorowanie i przechowywanie tych obrazów. Bardzo ważnym elementem tutaj jest również uwierzytelnianie użytkownika urządzenia i jakby budowanie całego takiego obrazu związanego z bezpiecznym dostępem do aplikacji. Wszystkie polityki zarządzane są w sposób graficzny. To znaczy budujemy te polityki z poziomu centralnego systemu zarządzania XMC. No i tak jak wspomniałem wcześniej, mamy różne jakby tutaj okienka dotyczące budowania takich usług, reguł, usług i ról. Jest to budowane w taki właśnie sposób, jak widać, w sposób fajny, graficzny. Notabene tutaj mała anegdota. Mamy jednego klienta, który zarządza politykami w sposób z linii command. Tym samym nie używa tego narzędzia, a de facto buduje sobie w notatniku pewne reguły, następnie implementuje je na przełącznikach. No ale to taki skrajny przypadek. Jakby ktoś się pytał, czy można. Można, natomiast my zalecamy do tego celu wykorzystanie systemu do zarządzania XMC. Każdy użytkownik, który łączy się w sieci, zostawia taki odcisk palca.
odcisk charakterystycznych cech danego urządzenia. Mówimy tu o adresie MAC, mówimy tu o adresie IP, mówimy tu o aplikacjach, które ten dany użytkownik wykorzystuje. Mówimy o kwestii związanej z oceną zdrowia, oceną ryzyka danej końcówki, na przykład w oparciu o zewnętrzny system klasy MDM. Dlatego też mam informacje na temat takiego użytkownika w sieci, w sposób historyczny, to znaczy możemy powiedzieć i pokazać, sprawdzić, kiedy taki użytkownik się podłączył, jak długo przebywał w sieci, jak się przemieszczał po segmentach, na których portach się pojawiał, czy pojawiał się pod kątem komunikacji bezprzewodowej, czy też pojawił się na jakimś porcie dostępowym danego przełącznika w danej gałęzi sieci. Bardzo ważny element, często pomijany, natomiast chciałbym wspomnieć o tym, że nasze produkty rozwiązania sieci bezprzewodowej, punkty dostępowe Wi-Fi, posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty, w tym certyfikację środowiskową. I tutaj mamy taki bardzo złożony numerek. O co chodzi? Jest to generalnie seria norm technicznych dotyczących bezpieczeństwa i zasadniczego działania medycznych urządzeń elektrycznych. Jest to norma opublikowana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną i ona definiuje około 10 standardów i około 80 takich jeszcze bardziej dokładnych standardów. Ogólna norma, ta IEC 60601-1, dotyczy medycznego sprzętu elektrycznego, czyli w tym przypadku naszych access pointów. Generalnie te normy opisują ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych osiągów. I na przykład ta norma z końcówką 2, czyli kreska 2, jest to norma uzupełniająca dotycząca zakłóceń elektromagnetycznych i wpływu danych urządzeń na pacjenta. Extreme posiada szereg produktów, które posiadają tą certyfikację, tą normę. Dlatego montując nasze punkty dostępowe w szpitalach, możecie być pewni, że jest to zgodne z tą normą. Niektórzy z klientów w przetargach specyfikują wymóg takiej normy. Niektórzy to omijają, nie wiem właściwie z jakiego powodu, ale chciałbym wspomnieć o tym, że Extreme to posiada. Dobrze, i jakby jeśli chodzi o same podsumowanie. Jeśli chodzi o branżę healthcare, Extreme jest dosyć dobrze znaną marką. W chwili obecnej w Polsce mamy około kilkudziesięciu klientów, którzy korzystają z naszych produktów, czasami w mniejszym, czasami w większym stopniu i wykorzystują różne technologie. Natomiast główne cele, jeśli chodzi o branżę healthcare, to poprawa doświadczenia pacjenta, obniżenie kosztów, poprawa ogólnego zdrowia społeczeństwa i poprawa doświadczenia lekarza. Podsumowując znowu ze strony technicznej, tak naprawdę nasza oferta zakłada następujące komponenty. Automatyzacja bezpieczeństwa rdzenia dzięki Fabric Connect, automatyzacja provisioningu usług dzięki Fabric Attach oraz wykorzystanie Extreme Management Center z Extreme Control. Przy okazji najnowsze rozwiązanie z rodziny Wi-Fi 6, po to, żeby zapewnić odpowiednią przepustowość, jak również współpracę urządzeń wolnych z urządzeniami szybkimi, czyli te urządzenia o różnym profilu zapotrzebowania na przepustowość i bezpieczeństwo od A do Z do ochrony tych szczególnie istotnych urządzeń IoT dzięki wykorzystaniu Defendera. To są systemy, rozwiązania, które w naszej ofercie są dziś dostępne. Mamy wdrożenia, mamy referencje, mamy środowisko laboratoryjne w naszym biurze w Warszawie. O, i to może jest, Marcinie, dobry punkt do płynnego przejścia do tej informacji. Wszystko, co Państwu tutaj pokazywaliśmy, jesteśmy w stanie pokazać na żywo. Oczywiście, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z koronawirusem, proszę się nie martwić, wszystko możemy też pokazać z wykorzystaniem właśnie sesji zdalnej, ponieważ mamy w naszym środowisku labowym zarówno zasymulowaną całą sieć, jak i mamy zasymulowane endpointy, integrację z urządzeniami firm trzecich, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszego NAC-a. Możemy symulować klientów Wi-Fi, w związku z tym tak naprawdę nie ruszając się sprzed biurek, możemy pokazać Państwu, jak w rzeczywistości wygląda administrowanie naszą infrastrukturą i
No, możemy udowodnić, że to, co dzisiaj opowiadaliśmy z Marcinem, jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć. Dokładnie tak, Piotrku. Czyli podsumowując, jeśli Państwo chcieliby zobaczyć, jak działają nasze sieci kampusowe w oparciu o technologię Fabric, mamy coś takiego w biurze, chętnie pokażemy w sposób zdalny, na przykład przez sesję zoomową. Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć, jak działa Defender, w chwili obecnej mamy to wdrożone, odpalone u nas w naszym labie w Warszawie, również możemy to pokazać w formie prezentacji zdalnej. Jeśli chcą zobaczyć Państwo, jak działają nasze sieci bezprzewodowe, jak zarządzać tymi sieciami, kwestie związane z monitorowaniem i zabezpieczaniem takich sieci, budowanie polityk bezpieczeństwa w oparciu o Policy Manager wbudowany w XMC, jak również kwestie związane z na przykład z integracją z zewnętrznymi systemami, jest to taki komponent Extreme Connect. Mamy coś takiego w biurze, chętnie pokażemy. Jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wygląda Extreme Analytics, również mamy to odpalone w biurze, usługę do monitoringu i wizualizacji aplikacji. Okej, w takim razie zobaczmy, czy są jakieś pytania na czacie. Czy ja mogę dostać nagranie webinarium? Tak, nagrywamy webinarium i będziemy zostanie do Państwa rozesłane, no myślę, że w ciągu 24 godzin. Proszę dać nam chwilkę czasu. Tutaj cloud musi obrobić nasze nagranie, plus nasze koleżanki wspierające nas muszą przygotować odpowiedni messaging. Tak, dostaniecie Państwo to nagranie, ale jeżeli Panie Marku chciałby swojemu kierownikowi pokazać coś więcej, zapraszamy do kontaktu na ten adres, który widać na załączonym slajdzie. To chyba nam, Marcinie, nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim dużo zdrowia, jak najlepszego, i zapraszamy do kontaktu z nami. Dokładnie. Życzymy dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło i zapraszamy na kolejne webinary.